Cześć! Witajcie na nowej przygodzie. Ostatnio w mediach społecznościowych rzucił nam się temat pewnej szkoły jak z filmu grozy. Postanowiliśmy to sprawdzić i dzisiaj opowiemy Wam jej historię, także zaczynamy! Warto naszą opowieść zacząć od samego początku. Obiekt, który dzisiaj zwiedzamy, jest tak naprawdę zespołem pałacowo-parkowym, wybudowanym w latach 1778 a 81 przez Joachima Tarnowskiego, który był szambelanem królewskim, a później starostą sulejowskim. Całe to założenie parkowo-dworskie jest dość nietypowe. Składa się z 4 pawilonów, ale obecnie już zostały tylko 3 pawilony, gdzie 2 pawilony są dość rozbudowane. Mają dobudowane takie fajne półokrągłe mini pawilony, które pełniły rolę stajni oraz wozowni. Cały teren jest w kształcie prostokątu i jest obwarowany potężnym kamiennym murem. Następnym właścicielem Tarnoskały był syn Joachima Stanisław, który był w związku małżeńskim z Laurą Potocką. W 1832 roku to właśnie ona odziedziczyła dobra po śmierci Stanisława. Następnie majątek zaczął popadać w zadłużenie, co doprowadziło, że trafił w ręce wierzycieli i w XIX wieku przechodził z rąk do rąk. W latach 1898 a 1917 właścicielami tego zespołu pałacowo-parkowego stała się rodzina Jagniątkowskich. Ludwik Jagniątkowski, który był kieleckim lekarzem, postanowił tutaj otworzyć zakład wodoleczniczy. Warto dodać, że w czasie I wojny światowej tutaj stacjonowały wojska, co przyczyniło się do częściowej dewastacji tego obiektu. Zespół pałacowy posiadał jeszcze 2 właścicieli. W latach 1917 a 21 był nim Witold Starzyński, a następnie Włościa zakupiła Romana Maślanka. I to ona się zajmowała nimi do 1945 roku. W latach 1947 a 48 nastąpił przełom i kierownictwo szkoły podstawowej wystąpiło z postępowaniem o przejęcie tego majątku na cele szkolne oraz pozyskanie środków na remont obiektu. Okazało się to niezbyt proste, ale wszystko potoczyło się dość dobrze i we wrześniu 1949 roku ruszył remont budynków, a 2 lata później rozpoczęto naukę w tej placówce. A tu mamy jeden z tych pawilonów. Z tego co widzę, wszystko jest, słuchajcie, tak zabite, że niestety chyba nie wejdziemy do żadnego z nich. Dobra, udało mi się znaleźć jakieś zejście do otwartej piwnicy. Zaraz zobaczymy, co ona kryje. Dodam jeszcze, że w 1978 roku jest ten rok szczególny dla tego budynku, bo z kilku względów. Po pierwsze, że przyznano limit na renowację fasad i dachów tego budynku. Po drugie, udało się, słuchajcie, sprowadzić gąty, którymi są pokryte
dachy tego budynku oraz po trzeciej zakończono renowację najlepiej zachowanej sali w tym obiekcie, która trwała ponad 10 lat. Tutaj macie jakieś korki chyba do ogrzewania albo czegoś takiego. Tam jest przejście do kolejnej komnaty. I to chyba, wiecie, jeszcze jest zachowane w sposób, że tak powiem, oryginalny. Z racji tego, że... Proszę ja was... Tutaj ten sufit nie jest za bardzo wyrównany. Widać jeszcze kamienie. Mamy pociągniętą chyba kanalizację. Dobra. Idziemy do następnego... W następnej części, o, uwaga, studzienka odkryta, czyli już szaber poszedł. O, tutaj już widzę, że było to wyremontowane pod szkołę. Mamy płytki, wszystkie sufity są wyrównane. Ciekawe miejsce. Mogła być chyba jakaś umywalka, czyli jakieś miejsce sanitarne. Tutaj druga taka jakby łazienka. No i taki schowek. Tam u góry jest wentylacja. O, fajna mała piwniczka. Szkoda, że nie da się wejść do pozostałych części budynków. Dochodzimy do pawilonu, który jest najciekawszy w tym obiekcie. To właśnie w nim przez ponad 10 lat była odrestaurowywana, remontowana przepiękna sala, w której są rzeźby, stiuki przedstawiające elementy pasterskie oraz takie rzeczy związane z porami roku. Bardzo ładna sala, jest ją widać tylko przez okno, bo niestety nie da się tam wejść. I co ciekawe, zachował się też bardzo ładny kominek. Mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek wam się spodobał. Zostawicie łapkę i komentarz pod filmem. A ja cóż, od razu was zachęcam na nową przygodę w następnym odcinku. Cześć!